Zgodnie z moją zapowiedzią, czas i pora w naszym szlagierowym studiu przywitać Magdę. Witam cię gorąco, witam serdecznie. Witam serdecznie. Magda 8 marca w tym studiu zadebiutowała szlagierem Miłość to najpiękniejszy dar. Wtedy też my rozmawiali na ten temat, że tak muzycznie to próbujesz szukać tego swojego miejsca. Jaki mamy stan na dzień dzisiejszy tych poszukiwań? Myślę, że bardzo dobry, że troszeczkę zmieniłam kierunek. Powiedzmy, że idę w inną stronę niż zobaczyliście to 8 marca, ale widzę, że odbiór jest bardzo pozytywny i myślę, że właśnie w tym kierunku będę zmierzać. Będziesz zmierzać w tym kierunku. Do Państwa troszkę jeszcze wszystko na razie enigmatycznie zaczyna brzmieć, ale obiecuję, że ta zagadka dzisiaj zostanie rozwiązana, bo dzisiaj też premiera u nas Twojego najnowszego numeru, teledysku. O tym też będę chciał właśnie z Magdą już za chwilę pogadać. Już zdążyłaś zdradzić troszkę, że jest nowe nagranie, taki nowy jakby kierunek wytyczony przez ciebie, taki troszkę też bardziej agresywny wokalowo, nowo Magda. To już jest te bliżej niż dalej tych poszukiwań, odnosząc się właśnie do tej premiery, którą ma mieć miejsce tutaj u nas, Każdy Nowy Świt, o tym utworze cały czas go domy? Zdecydowanie bliżej do tego, co chcę pokazać i w najbliższym czasie, i w tym, co będzie się pokazywać, no myślę, że już w najbliższych miesiącach. W najbliższych miesiącach. To wszystko na razie brzmi tak tajemniczo, Państwo jeszcze do końca tego nie słyszeli. Jeszcze chwila, jeszcze moment, jak go do Mirek Jędrowski, ale skąd to przekonanie, bo jednak jak byłaś tu 8 marca, to było tak trochę bardziej romantycznie w duszy Magdy, nie? Fajnie, tak nostalgicznie, romantycznie i powiedziałaś, że to ci pasuje, to ci siedzi, a tu jednak taka zmiana o 180 stopni, muszę powiedzieć. Aż o 180 myślę, że nie, ale rzeczywiście tych utworów takich romantycznych, nastrojowych było przynajmniej 2-3 i stwierdziłam, że może coś pójdziemy właśnie w tym innym kierunku, żeby pokazać tą moją inną stronę. Taką, jak nazwałeś to, drapieżną. No, może... No, dlatego jestem przygotowana. Natomiast rzeczywiście te utwory są bardzo piękne, ale uznałam, że warto spróbować czegoś innego i żeby pokazać się z innej strony i sprawdzić, czy rzeczywiście tutaj, czy fani, czy w ogóle wszyscy oglądający nas po prostu polubią taką formę i przede wszystkim taką wizję Magdy. Czy nie, przypadkiem nie zostałam zaszufladkowana jako Magda, ta od piosenek romantycznych, balladowych, walentynka i w ogóle tylko miłość mi w głowie, ale jak widać nie. No, odnosząc się do słów piosenki Każdy Nowy Świt, to też może być romantycznie i może miłością być, w tle. Może. Ale zamysł był troszeczkę inny, także myślę, że tutaj widzowie sami ocenią, czy rzeczywiście śpiewam tylko i wyłącznie o miłości, czy mogę też o czymś innym. Państwo, już za chwilę ta okazja będziecie mieli, żeby to wziąć i ocenić i sami zweryfikować, czy tylko miłość w głowie naszego dzisiejszego gościa. Każdy Nowy Świt to twój najnowszy utwór, najmłodszy utwór, to też premiera u nas już za chwilę tego teledysku, takiego spoilera teraz troszkę zrobimy, czyli będziemy chcieli opowiedzieć o tym, co w tym teledysku można zobaczyć, bo generalnie to są dosyć piękne, ciekawe miejsca i no cały czas mnie to zastanawia, czy one są w Polsce. Tak, to są miejsca w Polsce, nagrywane u nas, także mogą Państwo tam zobaczyć przepiękną naturę, góry, fajnie zostały zrobione ujęcia z drona, całych tych widoczków malowniczych Beskidów, więc myślę, że jest na co popatrzeć. Proszę, rzeczywiście też mnie. To skromność, proszę bardzo, centkowanego naszego gościa. Dobrze, moi drodzy Państwo, to my Państwa w napięciu nie będziemy trzymać, chociaż jeszcze chwilunia będziecie musieli wytrzymać, tak? Zanim zobaczycie te piękne miejsca i to niech będzie taka wizytówka naszego pięknego Śląska do tych, którzy na przykład jeszcze nas nigdy nie odwiedzili. Więc nie musisz się...
Magda, twoje dwa oblicza, czyli takie balladowe i te, które za chwilę nam zaprezentujesz, takie drapieżne. Mm-hmm. To coś już na teraz, co wiemy, co też poznamy, a co jeszcze będziemy mogli poznać w najbliższej przyszłości? Jakie są twoje artystyczne plany? Już w zanadrzu mam przygotowany cover. O. I to z bardzo wysokiej półki. Whitney Houston, myślę, że proszę bardzo. Każdy zna. No, że taki z bodyguarda taki, że... Nie. One Moment in Time. O. Myślę, że jest to coś, co naprawdę... No, wymaga dużych Ale to zaś jest romantyczne. To znów jest romantyczne, ale wybrałam to dlatego, że jestem... Był to twój pierwszy taniec na weselu? Nie, absolutnie, nic z tych rzeczy. Nie, chciałam spróbować sił w czymś naprawdę ambitnym, czymś, co pokaże też pewne moje możliwości wokalne w wielu, w szerokich spektrach, przede wszystkim muzycznych. To nie jest tylko tak, że Magda to coś tam sobie zaśpiewa balladowego i będzie super, bo oczywiście piosenka Whitney Houston jest One Ball. Moment in Time jest balladą, ale ma kilka takich smaczków, których, no powiedzmy, że tutaj z ulicy pierwszy lepszy klient nie zaśpiewa, tak? Tylko rzeczywiście trzeba pracować, żeby móc taki utwór zaśpiewać. Oczywiście nie można się też porównywać do Whitney Houston, bo to jest wielka artystka i tutaj oczywiście szapoba dla niej, ale uznałam, że spróbuję, chcę się zmierzyć. I mam nadzieję, że to wyszło. Już słyszałam... Ale że to już jest nagrane. To już jest nagrane. Także naprawdę już... Wielkimi krokami zbliża się premiera takiego coverowego śpiewania. A coś takiego autorskiego? Tak, a autorskiego mam nadzieję, że uda się już na jesieni. Jest już w przygotowaniach. Są poczynione prace w studio, także mam nadzieję, że w najbliższym czasie Państwo zobaczą coś, usłyszą przede wszystkim coś mojego autorskiego i znów właśnie z Balladą. Takim... Nie, haha, nie. Z tych autorskich rzeczy już chciałabym raczej, żeby to było... Z pazurem, takie żywsze. No, żeby nie iść cały czas tą stronę taką delikatną, tylko rzeczywiście pokazać się z tej strony innej takiej. No to drodzy Państwo, na tą stronę czekamy. Magda, wielkie Ci dzięki za to, żeś znalazła czas, żeby się u nas pojawić w naszych skromnych progach. Patrząc na Ciebie, to człowiek i na scenki zaraz mu się przejęzyczy, ale to zrobić. Wybrałam je specjalnie. Dla mnie? Tak. Centkowany mój gość, proszę bardzo. Magdalena Naglik była moim Państwa gościem.